Krynica Zdrój. To tu przez całe swoje życie mieszkał i tworzył Nikifor, uliczny malarz i analfabeta, fascynująca postać sztuki europejskiej XX wieku. Większość życia spędził w biedzie, często bezdomny, samotny, niezrozumiany. Na przekór losowi postanowił zostać malarzem i cel swój osiągnął. Kiedyś skończy się barwny ikonostas Nikiforowych dni. Kiedyś zajdzie to ruskie słoneczko za górę kudłatą, wejdą do izby, dotkną ramienia, powiedzą: śpi. A jego już na ognistym wozie zawiózł do siebie pan Krator. Ale na razie jeszcze ulicką krynicką idzie Nikifor. Pory roku buszują wśród jego starych szmat i odpędza kijem od wolności swojej, jak psa, najeżony świat. Dzięki filmowi Krzysztofa Krauzego Mój Nikifor zainteresowanie życiem i twórczością tego słynnego malarza naiwnego osiągnęło apogeum. 9 września 2005 roku do Krynicy na uroczyste odsłonięcie pomnika Nikifora przybyły tłumy. Byli Łemkowie, Ukraińcy, Polacy, duchowieństwo, artyści i muzealnicy, przedstawiciele władz lokalnych i państwowych. Takiej zgody wokół postaci Nikifora nie było przez wiele lat. Jeszcze bowiem do niedawna spierano się o to, czy był Polakiem, Łemkiem, Ukraińcem, o jego prawdziwe nazwisko, datę urodzenia. Nikifor był bardzo honorowy. On jak dostał jakiś, miał tą tak zwaną tą tabliczkę proszalną, to był tekst pisany przez profesora Banacha, a rysunek był przez Nikifora. I tam pisało: jestem Nikifor Matejko. Bo się podśmiechiwali, a to jest taki Matejko z Krynicy, malarz. No i on myślał, że on jest Matejko, bo on nie wiedział, jak się nazywa. A urodził się w którym roku? W 1895. W 1895. Tak, tutaj jest ten akt. Figuruje pod numerem 35. Urodził się 21 maja. Epifanius, tak? Tak. Epifanius Drobniak. Był synem nieślubnym. Matka? Eudokia Drobniak. Córka Julii matki i Grzegorz Drobniak i Tatianna z domu Krynicka. Nikifor Drobniak był malarzem samoukiem. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Namalował akwarelą ponad 2000 pejzaży, głównie miejskich. Na obrazach zwykle podpisywał się Matejko lub Netyfor. Życie Nikifora obrosło legendami. Twierdzono, że był synem głuchoniemej Rusinki i malarza Aleksandra Gierymskiego. O to, czy Nikifor znał swojego ojca, zapytaliśmy w 1994 roku pierwszej jego opiekunki. On nie wiedział ojca, skąd on mógł wiedzieć o ojcu? Ani ona też nie powiedziała, z kim, jak, gdzie. Tylko ta mi mówiła, co umarła, że tak ludzie uważali, że ona tam przebywała i w polu robiła. I że to był z tych Lemków. Wielu z zagranicy ludzi, którzy przyjeżdżają, turyści, to nie bardzo wiedzą, gdzie jest Krynica, ale jak się mówi Nikifor, a to tam, gdzie Nikifor mieszkał. Nikifor jest znany. Już przed wojną były. Przed wojną w 1935 we Lwowie były pierwsze artykuły, a nawet w 1927 jakiś malarz ukraiński we Lwowie w gazecie lwowskiej napisał takie wzmianki na temat Nikifora.
Wiosną 1947 roku prawie wszystkich Łemków mieszkających w Beskidzie Niskim przymusowo wysiedlono w ramach tzw. akcji Wisła. Nie uniknął tego losu także Epifan Drowniak, zwany Nikiforem. Mój przyjaciel Wasyl Sowa, już nieżyjący, Łemko, widział Nikifora w Łabowej na punkcie zbornym latem 1947 roku. O ile mi wiadomo, potem Nikifor został wywieziony gdzieś w Szczecińskie, skąd przyszedł po paru miesiącach piechotą, ponieważ nie wyobrażał sobie życia bez Krynicy i nie mógł pojąć czegoś takiego jak wysiedlenie. Ludzi tu już nie ma, Lemków, tak. No a potem to tu tak chodziło pomiędzy Rzymu katolików, ale już mu krzywdy nikt nie robił. Nic mu nie robili krzywdy, żeby go tak... Poważali go już, bo już widzieli, że już taki o... się nim opiekowali już też. Po wojnie zainteresowanie Nikiforem wzrosło. Ela i Andrzej Banachowie ugruntowali jego sławę w Polsce i w świecie. Wielkim wydarzeniem artystycznym roku 1959 była wystawa w Amsterdamie, gdzie pokazano obok siebie Van Gogha, Chagalla i Nikifora. Aleksander Jackowski, historyk sztuki, w swojej najnowszej książce Świat Nikifora nie szczędzi krytyki pod adresem rozmaitych jego opiekunów i mecenasów. Opisuje, jak znikały obrazy z szuflady malarza albo wyłudzano je w zamian za podniszczoną odzież i kąt do spania. Najwięcej dostaje się Elli i Andrzejowi Banachom, ale to jednak Banach starał się uchronić Nikifora od losu Łemków skazanych po wojnie na obywatelstwo drugiej kategorii. Już wtedy, kiedy był to człowiek sławny, mogę chyba powiedzieć najsławniejszy kryniczanin, wtedy krążyły pisma, jedno z takich przypadkowo widziałem, przygotowując wystawę Łemkowie, pismo, w którym autor, komendant milicji obywatelskiej w Krynicy zastanawia się, czy Nikifora nie oddać przymusowo do przytułku, ponieważ żebrze i hańbi piękne uzdrowisko. Epifan Drowniak, Łemko z dziada, pradziada, jest dla nas wielkim symbolem. Symbolem naszej doli, bitej, wyśmiewanej. I w październiku 68 73-letni odesłał molitwy ruskim świętym i zostawił nam życie, świata podziw i odszedł. W słowach ruskiej modlitwy Mykołaja Deńko: Gospody pomyluj, wiczna pamięć, Nikifor. Po śmierci słynny malarz przez wiele lat nie mógł się doczekać w Krynicy odpowiedniego upamiętnienia. Starania Łemków o umieszczenie na ścianie jego muzeum pamiątkowej tablicy czy zbudowanie przy deptaku pomnika wciąż napotykały na biurokratyczne przeszkody. Jednym z tych, którzy starali się je pokonać, był nieżyjący już Jacek Kuroń. To jest wielki artysta, który z całą pewnością jest własnością świata, poza jakąkolwiek wątpliwość. Narodu polskiego i tej grupy... Tak, nie tylko polskiego, a świata, mówię. A że on był Łemką, to nawet widać na tym, co malował.
Poznajecie i oświadczujecie statuja sija okropleniem jordańskiej wody w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, nyni i powszechczas i na wieki wieczni. Amin. Ponad 15 latach starań pomnik Nikifora stanął wreszcie w 110. rocznicę jego urodzin niedaleko od murku przy ulicy Pułaskiego, gdzie najczęściej za życia był widywany. Twórcą dwumetrowej rzeźby z brązu jest profesor Czesław Dźwigaj. Siedzę na murku, na miejscu, na którym Nikifor złożył większość swoich dzieł. Uważam, że bardzo często ludzie będą siedzieli przy tym pomniku, tak jak ja w tej chwili na tym murku, a dzieci będą siadały na tym psie i będzie to, sądzę, bardzo dużą atrakcją Krynicy, ale przede wszystkim będzie przypominało tego artystę europejskiego, nie waszego, nie naszego, nie łemkowskiego, nie polskiego, tego wspólnego, dla wszystkich po prostu.